Miasto chce przekazać do zagospodarowania grunty nad zalewem Żwirek położonym w starym pożwirowym wyrobisku koło Sobolewa. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na dzierżawę tego 32-hektarowego terenu. Dzierżawcą zostanie osoba, która przedstawi najciekawszy pomysł na zagospodarowanie tego terenu. Opublikowane kilka dni temu zarządzenie prezydenta w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 30 lat określa zasady, na jakich będą wydzierżawiane grunty w drodze Przetargu. By móc ubiegać się o dzierżawę działek po wyrobisku żwiru, kandydaci zobowiązani będą do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcją w terminie 3 lat od podpisania umowy. Za niedotrzymanie terminu grozić makara w wysokości 50 tysięcy złotych. Co może powstać nad zalewem żwirek zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania? Dopuszczalne są tu wszelkiego rodzaju usługi turystyczne i sportowe. W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń. Teren ma stać się kolejnym miejscem Służącym wypoczynkowi i rekreacji. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 5000 zł brutto. Wcześniej jednakże należy wykazać się ciekawą, spójną koncepcją i z pewnością należy posiadać znaczne środki na zagospodarowanie tego ogromnego terenu. Zarządzenie nie precyzuje, co będzie ważniejsze: wyższa stawka zaoferowanego czynszu, czy pomysł, ale jak zapewnia komunikat, na stronie ratuszowej wystarczy sensowna wizja.